Dzień dobry. Chyba mało kto lubi wstawać wraz ze wschodem słońca. No dobra, mój teść lubi, ale to jest wyjątkowy przypadek. Zresztą troszeczkę oszukuje, bo po południu sypia te poranne harce. Niemniej wczesnym rankiem świat wydaje się być mistyczny. Widoki, które wydają nam się codzienne, nabierają zupełnie nowych barw. Jeżeli dorzucić do tego jeszcze ptasią perspektywę, to jest naprawdę magicznie. Gra wchowanego między mgłą, światłem i cieniem. I tak też wstałem tego lipcowego poranka, żeby pokazać ci piękno jednego z zakątków Mazowsza. Otóż na płaskich jak deska równinach, wśród pól wyrysowanych od linijki i pomalowanych, cytując klasykę, zbożem rozmaitym, leży Wąsewo. I tu taką ciekawostkę znalazłem, bo jako że jestem wąsaczem neofitą, to zwracam na takie rzeczy uwagę. Otóż Wąsewo to nazwa dzierżawcza od nazwiska wąs. Ale także można uznać tę nazwę jako topograficzną, gdyż wąsy oznaczają wyrastające części roślin. Co by się zgadzało w tej okolicy, bo tam jest dużo roślin. Wąsewo ma też literackie konotacje, bowiem zaistniało na kartach Sienkiewiczowskiego potopu. Cytuję. Książę ruszył głęboką i ciemną nocą ku Wąsowu i Jelonce. Przeszedł w czerwinie rzekę i zostawiwszy jazdę w gołym polu, zasadził piechotę w pobliskich zagajnikach, aby niespodziewanie wychylić się mogła. Natomiast we fragmencie z ogniem i mieczem imć Onufry Zagłowa powiada: subskrybuj wać pan na kanał Pabloski Lata, albowiem tylko tu znajdziesz filmy, na których widoki dronem uwiecznione zacnym gadaniem są przyozdobione. No jest to taka wersja z rękopisów Sienkiewicza i przez zaborców została wycięta z tej kanonicznej wersji książki, dlatego możesz nie znać, ale historia uczy, że mimo upływu czasu mądrości Zagłoby są ciągle aktualne.